Macie swoją ulubioną lampkę, taką, której nie chcecie się pozbyć, nie chcecie iść do sklepu i kupować nowej, chcecie, żeby ta wasza lampka nocna albo stojąca była z na zawsze, ale nie jest inteligentna żarówki inteligentnej też się do niej nie da wsadzić, ale chcielibyście ją jakoś zautomatyzować. I po to właśnie są tego typu przełączniki, takie jak ja mam dzisiaj od Meros, który wam zaprezentuję, sercemzuję, opowiem wam o nim, no i wszystko to, co potrzeba w tym filmie. Zasada tego urządzenia jest stosunkowo prosta. Tak jak widzicie, to nie jest zestaw, który dostajemy ze sklepu. Ze sklepu dostaniemy wyłącznie to urządzenie, to już człowiek musi sobie poradzić i przeciąć kabel tak naprawdę, no bo musimy pociągnąć kabel w taki sposób, żeby tam, gdzie idzie wtyczka do gniazdka, no to pomiędzy urządzeniem, które świeci, a wtyczką musi się znaleźć ten oto przekaźnik. Najprościej jest po prostu przeciąć i wpiąć kable, no ale jak zawsze to są rzeczy związane z prądem, więc na pewno nie róbcie tego, gdy to będzie podłączone do gniazdka. A jeżeli chodzi o samodziałanie to, co ten przekaźnik robi, no to on włącza i wyłącza światło, czyli najprostsze, najprostszego rodzaju automatyzację. Aczkolwiek możemy go też dodać do różnego rodzaju scen, ale o tym za chwilę. No bo tak jak zawsze MEROS ma sprzęt, który uwielbia asystentów. Czyli mamy tutaj do wyboru Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, no i oczywiście samą aplikację MEROS. Więc jest tego sporo, ale MEROS już nas do tego. Meros już nas do tego zwyczaju oraz przyzwyczajają nas do bardzo niskich cen, ale o tym na samym końcu. Więc teraz pokażę wam jak wygląda samo urządzenie, jak już je wypniemy do całości. Urządzenie jest już spięte z lampką. Mamy taki przycisk. No i działa. Tak. Ale to nie o to chodzi. Poza tym, oczywiście, że Wam powiedziałem o świetle, bo to jest taki najprostszy przykład, to możecie wszystko do tej 200, co chodzi po 230 do tego podpiąć. Gramofon, radio, telewizor, co Wam się żywnie podoba. Wystarczy, że po prostu przetniecie ten kabel albo zrobicie sobie taką przedłóżkę jak my. No i tyle. I to będzie po prostu w ten sposób działać. No ale nie chodzi o to, żeby tutaj ręcznie tym przyciskiem klikać, bo to jest coś, co ma być gdzieś schowane, no bo najpiękniejsze nie jest. Chodzi o to, żeby sterować aplikacjami. Więc ja teraz wejdę do aplikacji i pokażę Wam, jak to działa u wszystkich asystentów. Teraz czas na aplikację. Zaczniemy od aplikacji producenta, czyli Meros. Tak jak widzicie, Smart Switch jest tutaj na dole. Coraz więcej sprzętów Myrosa już zaczynam mieć w tej aplikacji. No ale jak działają, działają schąki, co tanie i fajne, czemu nie. Więc włączyłem ją, wyłączyłem. To mogę sobie zrobić, gdy wejdę sobie w ustawienia. To mam to samo co zawsze, tak? czyli e, mogę zmienić sobie nazwę, mogę sobie zmienić ikonę. Dalej niestety brakuje poboru prądu, ale tutaj z tym się nic, nic nie zmienia w całej tej linii. Po prostu produktów wydaje mi się, że tego nie ma akurat mogę sobie podłożyć sceny, mogę sobie potworzyć rutyny, wszystko to co chcę, ale nie robię tego w tej aplikacji, robię to w moim domie, w Apple Dome. Na samym dole to co widzicie, mam właśnie smart BB switch, który sobie mogę włączyć i wyłączyć, a gdy wejdę sobie do ustawień, to wtedy właśnie mogę dodać różnego rodzaju automatyzacje. Które chce z tą lampką, mogę sobie ją zmienić pokój, mogę pokazać jako włącznik wentylator albo światło, Mówimy w sumie wentylator to też można do tego tym zautomatyzować, jak ktoś chce, i wtedy będziecie mieli smart wentylator z podpięciem do HomeKit, na przykład. Więc jest tutaj wszystko na takie podstawowe rzeczy w HomeKit. Dalej mamy Alexa. W Aleksie również, czekajcie żebym go tylko znalazł. Smart Switch, włącza się, wyłącza. Alexa już nasłuchuje, bo usłyszała swoje imię. Za chwilę będą... Hello, dziękuję. Alexa powiedziała, że mnie lubi, ja Ciebie też. Ale za chwilę będziemy rozmawiać. Teraz jesteśmy jeszcze na poziomie sterowania aplikacjami, więc nie przeszkadzaj. No i mamy Google Home. Też możemy sobie włączyć i wyłączyć, dodać go do konkretnego pomieszczenia, do, do naszego domu i też tworzyć różnego rodzaju automatyzacje. Więc znowu Maros daje nam produkt, który komunikuje się z wszystkimi asystentami, komunikuje się z wszystkimi asystentami, od tak po prostu i działa i tyle i wszystko jest świetnie. Smart Switch od Merosa, poza tym, że pozwalałem na sterowanie aplikacją, pozwala też na sterowanie głosowe. I to dla wszystkich trzech asystentów. Więc teraz będę mówił komendy i pokazywał wam na żywo jak wygląda sterowanie światłem za pomocą głosu. Zaczynamy od e, pani od iOS-a, czyli Hey, Siri, turn on the smart switch. the smart wi switch is on. Siri wykonała swoją pracę. No to czas na numer dwa. Turn off the smart switch. Tutaj też super zadziałało, i lampka się wyłączyła. No i czas na ostatniego kolegę. Google Turn on the smart switch. No i wszyscy się zgadali ze sobą. Google również powiedział to, co trzeba. Znaczy, no w sumie powiedział. Włączył to, co trzeba. Więc, jak widzicie, Maroz rozmawia fajnie z każdym z asystentów. Czas na podsumowanie tego małego przekaźnika. Ile kosztuje taki Merl Smart Switch? 53 zł do brutto. Więc, jeżeli macie potrzebę takiego typu urządzenia, chcecie sobie coś zautomatyzować, nie macie na przykład miejsca w puszkach, chociaż może niekoniecznie to jest do automatyzacji tego typu rzeczy, no ale dajmy na to te lampki, gramofony i inne zabawki, no to 53 zł. To są mi dosyć tanie, moim zdaniem, jak na te wszystkie funkcje, które on oferuje, i ja jestem za. Jak dla mnie jest ok. Wszystkie rzeczy, które miał robić, robi, komunikuje się z asystentami tak, jak powinien. We wszystkich aplikacjach bardzo fajnie działa. Żadnych opóźnień nie zauważyłem, wszystko działa naprawdę płynnie. Więc ideolo mogę wam polecić kolejny sprzęt Meros, i to jest zdecydowanie firma, która świat HomeKit w 2021 roku podbija całkowicie. A ja mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. I oczywiście, jak zawsze, lajkujcie na dole, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek i. Co tam trzeba? dzwońcie tym dzwoneczkiem, jak, jak potrzeba. Mówcie o nas swoim znajomym, mówcie o nas swojej rodzinie, babci, dziadkowi, sąsiadom, ludziom w autobusie, kierowcy w autobusie. Na przykład, jak będziecie klaskać, to też możecie o nas opowiadać. W kościele, w kościele też o nas oczywiście, że opowiadajcie na marszach wszelkiej maści, wszelkich partii i opcji politycznych też w samochodzie, w samolocie, jak będziecie mogli już latać, czyli może już wkrótce. No i ja byłem przypadkowo poznanym ludziom i rowerzystom. Koniecznie opowiadajcie o nas, o rowerzystom.